dzień 19 listopada 2017 roku zapisze się w strażackich annałach jako dzień szczególny. Dwie jednostki z naszej gminy otrzymują w użytkowanie fabrycznie nowe samochody ratowniczo-gaśnicze. Obydwa na podwozu Scania, obydwa z silnikiem 360 koni mechanicznych o napędzie uterenowionym. Chciałbym przywitać szczególnie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego oraz prezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie w jednej osobie, druha Gustawa Marka Brzezina. Sekretarza zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie, druha Stanisława Mikulaka. Dyrektora Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie, drucha Grzegorza Matczyńskiego. Przewodniczącego Komisji Historycznej Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie, drucha Władysława Świeczkowskiego. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, brygadiera Andrzeja Gorzyńskiego. Wicestarostę olsztyńskiego, pana Andrzeja Abako. Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynku, drucha Stanisława Pisarskiego. Przewodniczącą Rady Gminy w Giczwałdzie, panią Annę Otta. Przeora kanonii i proboszcza parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Giczwałdzie, księdza Marcina Chodorowskiego. Witam również radnych gminy Giczwałd. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tak powiedział speaker uroczystości, prezes OSP Giczwałd, kolega Tomasz Czerwiński. Dzień ten zapisze się w annałach gminy jako szczególnie, jako szczególny. Wyjątkowa to okoliczność, żeby w jednym roku dwa samochody strażackie nowe były przekazywane w zasób ochotniczych straży pożarnych małej gminy. Baczność. W imieniu społeczności gminy Giczwałd za ofiarną i pełną poświęceń służbę na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego przekazuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Giczwałdzie ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P360 GCBA 5x32 4x4 wraz z integralnym wyposażeniem. Inwestycje zrealizowano dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kontekście projektu pod nazwą Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych w gminie Giczwałd. Ochotniczej Straży Pożarnej w Sząbruku średni samochód ratowniczo-gaśniczy Scania P360 GBA 3x16 4x4 wraz z integralnym wyposażeniem. Inwestycje zrealizowano dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kontekście projektu pod nazwą Poprawa bezpieczeństwa Warmii i Mazur poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sząbruku oraz doposażenie OSP w Olsztynku w specjalistyczny sprzęt. Podpisano marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz wójt gminy Giczwałd Jan Kasprowicz. Poczek. Poświęcenia pojazdów dokona proboszcz parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Giczwałdzie, ksiądz Marcin Chodorowski. Pan jest.
Ty, stawszy się człowiekiem, przebywałeś pośród ludzi. Staw, abyśmy wsparci Twoją obecnością, pełni miłości, ochoczo pomagali ludziom. Ciebie prosimy. Panie komendancie, czcigodny księże proboszczu, druhny i druhowie strażacy, szanowni państwo. Przede wszystkim pragnę serdecznie pogratulować w imieniu samorządu województwa, w imieniu własnym, w imieniu strażaków z regionu Warmii i Mazur tego święta tutaj w gminie Giedrzwałd, bo rzadko tak się zdarza, jak powiedział pan wójt, że dwa samochody w jednym czasie, nowe, spod Igły trafiają do jednostek ochotniczych straży pożarnych. Dziękuję w imieniu strażaków Państwowej Straży Pożarnej Komendy Miejskiej za tą decyzję. A strażakom zarówno z Giedrzwałdu, jak i z Żumbruka oraz wszystkim, którzy wnieśli wysiłek w finalizowaniu tego dzieła, serdecznie gratuluję. Zasługujecie na te nowe wozy. Jesteście niezmiernie ważni. Jak opowiem, mamy małą cząstkę w dofinansowanie tego samochodu, ale zasługujecie jak najbardziej na to, żeby mieć czym ratować. To, co powiedział tutaj ksiądz proboszcz, że same chęci nie wystarczą. Jak gdyby nowoczesny sprzęt jest bardzo, bardzo potrzebny, żeby móc pomóc w tej chwili ludziom i żeby ten sprzęt był niezawodny. I z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie pogratulować i podziękować samorządowi Giedrzwałd, że wzmacnia ten potencjał powiatu olsztyńskiego. I panu marszałkowi bardzo chciałbym serdecznie podziękować, bo no, czujemy się wyróżnieni jako powiat olsztyński w tym rozdaniu, bo dostaliśmy 5 nowych wozów. To dla nas jest naprawdę bardzo dużym wsparciem w powiecie i w zabezpieczeniu przeciwpożarowym. I panie marszałku, naprawdę dziękujemy za to wsparcie dla pana i dla sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego.